gdy i następnie oddechnie zaczynamy Adi Mantrę. Gdzie znajduje się twój największy opór. Przed czym jest ten opór? Jak możesz go przezwyciężyć? Przechodzimy do zajęć. Dzisiaj mamy dwie kryje, jedną mniejszą. Pierwsza jest na to, żeby się naładować, a druga jest, żeby przyjąć wewnętrzny balans. Także przechodzimy do pozycji na kolana. Krowa kot, czyli w górę jest krowa, czyli wyginamy w pałąk naszą piersi, głowę do góry, robimy taki pałąk. I druga pozycja to jest odwrotna, czyli głowa na dół i wyginamy pałąk kręgosłup w górę. Powtarzamy tą sekwencję, do tego dając oddech ognisty. Dopasuj do swoich możliwości, do swojego rytmu, do swojego tempa.
30 Sekunden. Więc ciało mocno w lewo i w prawo. Dodając do tego dynamiczny oddech. Ręce są z przodu, to jest wdech, z tyłu to są wydech. Ale dopatrzę do swoich możliwości. Ciągnęła tą linię, czyli jest to jakby dosyć takie jakieś mocno ciągnęło tą linię, czyli jest troszkę tej siły w tym ciągnięciu. Nie zapomnij oddechu. Ostatnie 20 sekund. Wyprostowany głęboki wdech. Mula panda, czyli zaciskamy mięśnie organ płciowy, wolny partii brzucha i bytu. I trzymamy. I wydech. Opuszczamy ręce.
Brzuch, pociągnięty brzuch. A do tej pozycji łapiemy się za kostki, o nóg. Podnosimy głowę i nogi, tyle się w górę. I staramy się robić taką kołyskę, czyli kołysać do przodu i do tyłu, do tego dodając oddech ognisty. Bardzo dobrze, kontynuuj, staraj się przezwyciężyć swój własny opór. Dasz radę. Staraj się jeszcze troszeczkę z siebie wycisnąć. Ostatnie 15 sekund niecałe. Weź głęboki wdech w górę, mocno w górę, nogi, głowa i wydech. Opuszczamy i możemy chwilę począć, może sobie zrobić trochę taką poduszkę z przodu. Wdech i z wydechem podnieś się do góry, do pozycji stojącej. Dobrze, że mam stać 11 stopni, nie? Prawie 30. Ćwiczenie bardzo proste. Ręce do przodu, nogi lekko rozstawione. Wydech opuszczamy na dół. Wdech do góry. Każdy z nas 20 razy. To jest ważne, żeby pod stopami było, żeby się stopy nie podnosiły. Także jeżeli ci się nie podnoszą, to połóż sobie pod stopy poduszkę, równą poduszkę. Żeby stopy się nie podnosiły. No, żeby stopy się nie podnosiły. Każdy z nas 20 razy. Wdech do góry, wydech na dół. Wdech do góry, wydech na dół.
skończysz, to po prostu stań do góry i weź kilka głębokich wdechów. Wdychaj głęboko. Super, przechodzimy do pozycji siedzącej. No, ostatnie ćwiczenie w tej krótkiej kryi. Krótko kryją to, żeby nas doładować. Aufzuladen. Rączki do góry. I w lewo wdech, w prawo wydech. Obracamy całym ciałem. Ręce są złożone tak. Tak jest prościej, nie wiem. Czyli tak jakbyśmy klaskali, czyli dłonie z tyłu. Czyli nie robimy tak. Tak. Żadnych łatwiej. Znajdź swój własny tempo, swój własny rytm. Jak żebyś czuł się dobrze, dobrze się czuł. Bo już prawie połowa ćwiczenia za nami. Pamiętaj, oddech, brzuch, wdech, brzuch na zewnątrz, wydech do kręgosłupa. Ostatnie 20 sekund. Postaram się wyciągnąć te ręce jeszcze bardziej w górę. Wyciągnąć kręgosłup. I weź głęboki tutaj w górę. Mula Bandha. Jeszcze bardziej w górę wyciągnij ręce. I wydech. Opuść delikatnie. Połóż się na chwilę na brzuch. Na krótką przerwę. Minutową relaksację. Staram się kompletnie odwężyć.
I weź głęboki wdech i z wdechem przejdź do siadu prostego. Przejdźmy teraz do jogi, do krii na wewnętrzny balans. Ręce mamy mniej więcej w tej pozycji. Tak jakbyśmy odbijali piłkę, robimy takie ruchy. Dlatego jest to zharmonizowane z oddechem ognistym. Pamiętajcie, że oddech ognisty jest przez nos, oddech przepony, wdech, brzuch na zewnątrz, wydech do środka, szybki, rytmiczny, dalszy wdech, oddech na sekundę. Albo wolniej, dopasujcie do swojego tempa. Wyprostujcie kręgosłup, zamknijcie oczy, po prostu starajcie się płynąć z własnym flow.
Bewegung muss ich weg. Mal der Band an. Ich habe ja nicht gut, dass ich das kann. Przechodzimy do kolejnego, podobnie do pozycji krowa kot. Wyginamy się do pozycji krowy. Z wdechem i z wydechem opuszczamy głowę na dół, tak żeby dotknąć czołem podłogi. I znajdź swoje własne tempo, swój własny rytm. Za minutka. Ostatnie 30 sekund, postaram się troszkę przyspieszyć, odwrócić to trochę do energii kundalini.
głęboki wdech, mula banda i trzymam. I wydecham. Przechodzimy do dziecka. Czuję czoło, czoło, i wydecham spokojnie, głęboko. I z wydechem podnieś ciało do góry i przejdź do pozycji siedzącej, do siodu prostego. Kolejne ćwiczenie, super ćwiczenie. Uśmiechnij się. Ręce są w tej pozycji, pięści zaciśnięte, kciuki na zewnątrz. I z wdechem wypuszczamy ją w górę pod kątem 60 stopni, czyli z boku wygląda to tak. Czyli wdech. Bardzo dobrze, dynamiczne ćwiczenie, jak już widać. Czuć. I znać swoje własne tempo, pomimo tego, wdech, ręka idzie w górę, wydech na dół, tak samo jest na lewej i prawej ręce. Wdech, brzuszek na zewnątrz, wdech do kręgosłupa, oddycham przez nos, przeponą. Ręce zachowują pozycję 90 stopni, to jest kąta prostego, czyli nie są tak. Nie przejmuj się, jeśli poczujesz po tym tutaj krótką przerwę, ale pójdź do ćwiczenia. Połowa ćwiczenia za nami. Jutro wewnętrzny opór każe ci opuścić, każe ci przestać. Nie przejmuj się tym gadaniem. Koncentruj się na oddechu. I cała minutka. Dasz radę. Sekund.
pieniędzy na zewnątrz. Wdech. Mula bandami trzymaj. I wydech. Opuszczamy. Ręce. Zostajemy w energii do ćwiczenia. Poczuj, jak energia rozchodzi się w twoim ciele. Żyło w tobie. Czujesz, że musisz odmasować sobie ramiona, barki. Właśnie możesz to zrobić. Potrząsnąć. Bardzo dobrze. W kolejnym ćwiczeniu pójdziemy ręce, dłonie na barkach. Nie przejmujcie się. Wdech jest po środku, wydech w lewo. Skręcamy się w lewo, wdech po środku, wydech w prawo. Krótkie ćwiczenie. Postaraj się płynąć. Sekund. I wyprostuj kręgosłup. Weź głęboki wdech, mula banda. Ostatniego ćwiczenia tej kli, ono jest dłuższe, składa się z kilku części. Ale
chwyt Wenus, czyli taki na pozycji mniej więcej na odległości czakry serca. Tak, żeby to było między takie koło między dłońmi a czakrą serca. Trzymamy to, robimy wdech. Na pewno to wytłumaczę wdech. Wstrzymujemy powietrze i pompujemy brzuch. Dopóki staje się to niekomfortowe, wydychamy wtedy wszystko i wstrzymujemy na wdechu i pompujemy na wdechu brzuch. Staje się to niekomfortowe, bierzemy wdech i wstrzymujemy na wdechu i znowu pompujemy. Tak cały czas. Nie oddycham właśnie. Bierzemy wdech, wstrzymujemy powietrze na wdechu i pompujemy. I pompujemy brzuch. Tak, staje się to niekomfortowe, tak żeby też nie przesadzić, żeby to było, żebyśmy mieli taki flow. Potem wydech, to pewnie wydech, już nie możemy, to wydychamy wszystko. I na wydechu też wstrzymujemy powietrze i pompujemy dalej. Tak. To jest bardzo mocne ćwiczenie. Może na początku być troszeczkę dla was nieskoordynowane, ale po prostu po jakiejś chwili poczujecie ten wewnętrzny flow. Czy teraz nie mamy zamknięte, tylko skoncentrowane na jakimś punkcie. Nie, na chwilę. Tak, ale będzie skoncentrowane na jakimś punkcie w oddali. Wdech, trzymamy na wdech i pompujemy brzuch, później jak już coś to niekomfortowe, wydychamy kompletnie i na wydechu wstrzymujemy powietrze i pompujemy ponownie. I tak cały czas to cykliczność. Zamknij oczy, kontynuuj dalej. Zróbuj swoje oczy zamknięte w kierunku trzeciego oka i tam przeszuj swoją koncentrację. Czyli też wewnętrzne te oczy fizyczne też jakby staramy się zamknięte fizycznie oczy też po prostu jakby skierować w kierunku trzeciego oka. Tak, czyli punktów między brwiami. Cały czas koncentrujemy ten sam system oddychania.
koncentrację, zna trzecie oko. Jeżeli myśli z tego uciekną, to staracie się powrócić. To nie są rozluźnione, pamiętajmy o tym. Postarajcie się przyjść do pewnego cyklu, czy postarajcie się, jak powolicie ten brzuch, teraz robić ruchy, jakbyście jechali na jakimś koniu, czy wielbłądzie, się trzymam do przodu. Tak jak pompowaliście. Ale to samo. Dokładamy. Tak, dokładamy to tak, nie?
teraz przestańcie, znaczy przestajemy jakby jeździć na tym chodniku, na tym błądzie. Śpiewamy samogłoskie har. Czyli z każdym cofnięciem się brzucha, czyli z każdym wydechem har. Har, 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 Mula bandaj trzymał, a stara się rozprowadzić energię po ciele. Trzymaj. Wydech. Nie opuszczę pozycji, jeszcze raz wdech. Ponownie Mula Bandha i ponownie trzymamy na wdechu. Wydech. I ostatni raz. Wdech, Mula Bandha. Oddechowego i przechodzimy do relaksacji. Także poczujesz ten moment, połóż się na macie, przykryj się kocem, postaraj się z wami odprężyć.